Witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu takich wnioskach po meczu y, Polska-Szkocja. Polacy, ten mecz y, oczywiście. Wygrali z tego się oczywiście bardzo cieszymy. Wynik 3 do 2 dla reprezentacji polskich. I jeśli chodzi o naszą grupę, w lidze narodów w grupie pierwszej, to właśnie Polska i Portugalia wygrała swoje spotkania. Szkocja oraz Chorwacja dla, dla tych reprezentacji niestety nie bez punktów. Co można powiedzieć o tym spotkaniu? Że na pewno zwycięstwo cieszy. Natomiast jest wiele, 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 wiele do poprawy w grze reprezentacji Polski. To niestety było widać. Począwszy od defensywy, do pewnie też trochę niewykorzystanego potencjału tej naszej drugiej linii. Myślę, że też. Sła... Niektóre, niektóre persony, o których sobie dzisiaj powiemy, też nie zagrały jakoś dobrze, więc tutaj sobie kilku zawodników na pewno, na pewno nie wymienimy, ale na pewno zwycięstwo cieszy Na pewno zwycięstwo cieszy, wiadomo, że to nie jest reprezentacja, która jest już gotowa do ogrania na najwyższe cele nie jest to reprezentacja, która będzie, będzie budowana ale cieszę, że, że, że gdzieś tam zaczęliśmy ten mecz, zaczęliśmy tą, tą rywalizację w Lidze Narodów od zwycięstwa. A mecz zaczął się bardzo dobrze dla reprezentacji Polski, bo już w ósmej minucie prowadziliśmy. I te bramki tak naprawdę, e, i te bramki strzelaliśmy naprawdę jak nazywanie, ładna bramka e, Sebastiana Szymańskiego, e, też tutaj też chciałbym pochwalić Urbańskiego za, za odbiór, potem e, dobra decyzja Lewandowskiego o podaniu do Szymańskiego, no i samo uderzenie e, Sebastiana Szymańskiego, bardzo i to bardzo dobre, więc... E, tych sytuacji było mało kreowanych i tu trzeba sobie jasno powiedzieć: słabo to wyglądało. I tu no nie, nie oszukujmy się, wyglądało, wyglądało to to średnio. Nawet bym powiedział, że po pierwszych 45 minutach wygrywaliśmy 2 do 0, ale tak trzeba wtedy było sobie powiedzieć po, po, po skończeniu: i powie, że wynik lepszy od gry. Bo, bo jak mówię, no mało, mało tych sytuacji kreowaliśmy. Em, Raczej były to błędy w defensywie, tak tacy dosyć elektryczni byliśmy w tej, w tej grze. Natomiast, natomiast co na pewno cieszy, że no, jednak to szczęście nam, nam sprzyjało, no, Szkotom wręcz przeciwnie. I tutaj też chcę pochwalić no, MVP tego spotkania: wiadomo kto jest. Jest oczywiście Nikola Zalewski, który. Tak, początek miał taki bardzo dyskretny, bardzo dyskretny, trzeba powiedzieć sobie wprost, ale jedna, właśnie to jest cały Nikola. Czasami on się potrafi obudzić. Jedna sytuacja, ta, ta jedna szarża pod koniec pierwszej połowy, wywalczony rzut karny, i tutaj akurat Lewandowski strzelił na 2 do 0, ale tutaj też trzeba jak najbardziej, jak najbardziej. Pochwalić Nikole. wtedy się obudził i nagle, no to był właśnie Nikola, e, który był, 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 był aktywny, który naprawdę było widać, że chce grać, że, 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 że piłka przy noze mu e, nie przeszkadza, bo te umiejętności. Ta włoska szkoła, jak się często o nim mówi, to ma to ma Nikola, tylko czasem tego nie wykorzystuje po pierwsze w klubie i, 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 i w reprezentacji też różnie z tym bywało. Chociaż statystyki w reprezentacji ma całkiem nie tu, jeżeli będziemy brali te, te statystyki, które ma w Romie. Także także, także na pewno tutaj brawo dla Nikoli i to był taki właśnie mecz. O którym możemy powiedzieć, że to był zawodnik, właśnie tego spotkania. Więc schodziliśmy w dobrych nastrojach po pierwszej połowie, natomiast no, druga połowa no, trochę to wyglądało znowu w drugą stronę. Bardzo źle rozpoczęliśmy tą, 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 tą drugą połówkę. Straciliśmy bardzo szybko bramkę. Tak naprawdę błąd, no, brak koncentracji, duże błędy właśnie w defensywie. No, Kiviora, no, który nie gra w Arsenalu i, albo inaczej gra rzadko. I, I tak naprawdę to był błąd. Za błędem Bednar Bednarek, no, bardzo elektryczny w tym spotkaniu, więc tutaj też. Dawidowicz też miał swoje błędy. Także wiecie, jak to wyglądało. No, 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 no nie za dobrze. Eee, no i, i, i tak, tak, tak trzeba sobie powiedzieć. Eee, mówiłem o takim trochę niewykorzystanym potencjale tej drugiej linii. Eee, myślę, że można tak powiedzieć z jednego bardzo prostego powodu, eee, ponieważ tutaj być może. Teraz oczywiście sobie można gdybać po tym spotkaniu. Uważam, że może taki bardziej defensywny zawodnik byłby lepszy niż taki zawodnik, jak na przykład Zieliński. Bo Zieliński jest zawodnikiem takim typowo do zadań, bardziej ofensywnych bym powiedział, niż defensywnych. A tutaj w tym meczu trochę, chociaż uważam, że, że Zieliński zagrał przyzwoite spotkanie, bo jednak wykonał tą czarną robotę. Natomiast myślę, że w tym meczu przez to też ta druga linia wyglądała w taki sposób, a nie inny. No bo niestety no Zieliński nie jest takim tego typu zawodnikiem, ale jednak pracował. Ale gdyby grał ktoś inny, no może, może wyglądałoby to ciut, ciut lepiej. Co do, co do Urbańskiego, myślę, że były błyski. Były błyski, były momenty, których Urbański naprawdę. Imponował, ale były momenty, w których, których miał trochę gorsze fazy. No, no bo, bo jednak tego rytmu meczowego jeszcze urbański nie ma i jest to jeszcze młody zawodnik. Natomiast, natomiast też tutaj nie mogę, nie mogę złego słowa nie powiedzieć. Myślę, że dobry występ Szymańskiego, to, to też trzeba gdzieś go tutaj wyróżnić, ponieważ Sebastian Szymański nie tylko że bramkę, to, to był aktywny, trzeba, można, trzeba, mu to, trzeba mu to przyznać. Kto zagrał w mojej ocenie słabo. No Piątek, myślę, się totalnie niewidoczny, jednak napastnika, zawodnika ofensywnego oceniamy po tym, jak, jak tworzy sobie sytuację, jak dochodzi do sytuacji. Tych sytuacji oczywiście Krzysiu Piątek za bardzo nie miał. Jeśli chodzi o Lewandowskiego, bo to jest ciekawy przykład, no bo jednak gość zalicza, zalicza asystę, strzela bramkę, to prawda z karnego, ale zawsze, i generalnie walczy na boisku, wykonuje tą, tą pewną pracę, natomiast... Mimo wszystko, do czego bym się yy, przyczepił, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego? To na pewno złe wybory. Dużo tych złych wyborów, jeśli chodzi o Roberta w tym spotkaniu, i tutaj myślę, że możemy się do tego się mógłbym przyczepić, że tu faktycznie Robert. No, no nie, to, 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 to jest coś, do czego można, można się zaczepić. Na pewno nie było to fatalne spotkanie Roberta Lewandowskiego, a żeby się rozpływać nad występem lewego, no te, to też nie, to też nie. Myślę, że taki bardziej przeciętny występ. Gdyby nie te bramki, no to pewnie, pewnie byśmy krytykowali postawę Roberta Lewandowskiego w tym spotkaniu. Ale. To, co jest też myślę ważne i to, co dziś już podkreśliłem, myślę, że, że, że na początku tego filmu, że jednak wygraliśmy to pierwsze spotkanie w Lidze Narodów, dobrze rozpoczęliśmy nie, rozgrywki, myślę, że to też jest ważne dla tego zespołu, bo może się tak okazać, że właśnie zwycięstwa będą budowały te, ten zespół, tak, no, to, ta bramka Nikoli w doliczonym czasie gry, no to, to, to jest pokaz, to jest pokaz. Siły. Oczywiście też boimy się o zdrowie Roberta Lewandowskiego, co prawda lewy twierdzi, że, że wiecie, że, że, że na chorwację będzie, będzie git, będzie gotowy, natomiast, natomiast różnie, nie, różnie może być. Wiecie, jak to, jak to czasami wygląda: czasami wydaje się kontuzja niegroźna, a, a potem okazuje się troszkę groźniejsza, ale oczywiście trzymamy kciuki za Roberta Lewandowskiego więc na pewno dobrze rozpoczęliśmy te, te rozgrywki, ten zespół jest w budowie, myślę, że, że chcieliśmy Michała Probierza, żeby on tą pracę dalej kontynuował i będzie ją kontynuował My, i życzymy mu oczywiście powodzenia, My się sam Michał oglądał mecz, na piłce się trochę zna i wie, że to nie był mecz idealny, że tutaj to zwycięstwo nie powinno przykrywać tych, tych wad, tych błędów, które reprezentanci polskiej popełnili, także, także oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa, natomiast nie nie zapominamy o tym, co w tym meczu było złe. No, jeszcze parę słów o, o, o zmiennikach. Myślę, że to były dobre, dobre zmiany. Tutaj, akurat, tutaj akurat uważam, że zmiany bardzo, bardzo na nieosłabiające. Myślę, że pochwaliłbym tutaj najbardziej chyba, chyba Walukiewicza, bo, bo on jednak musiał ugasić ten pożar po Pokiworze i uważam, że, 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 że okazał się bardzo pewnym punktem i też podłączał się jednak do tych ataków prawą stroną, więc udana zmiana. Co do Buxy czy Piotrowskiego, no to raczej takie przeciętne zmiany. No jedynie no model i ślizno to, to, to raczej takie, takie zmiany, no, no ciężko w ogóle powiedzieć cokolwiek o, o, o tym występie, także, także też no, tutaj chciałbym podkreślić rolę też Walukiewicza i być może on też w kolejnym spotkaniu dostanie szansę, co do Bułki, bo pewnie też takie pytania będą, no myślę, że, że... Nie, no, na plus na się plus zaliczyłbym to spotkanie natomiast no, jednak do czego mi się przyjdzie to, to jednak nieudana próba obrony strzału z 46 minuty trochę obciąża jego konto natomiast nie był to, nie był to zły występ Marcina Bułki także, także też, też nie, nie nie krytykowałbym mi się bardzo przeciętny występ. Także tak to tak to słuchajcie wyglądało, tak widzę to spotkanie. Jestem oczywiście jak zawsze ciekawy waszej opinii, co Wy sądzicie na temat, na temat tego spotkania. Ja uważam oczywiście, że jest wiele, jak już powiedziałem, wiele rzeczy do poprawy, ale też jest kilka takich Dobrych prognoz, które mogą zwiastować, że no ta reprezentacja się będzie, będzie budowała. Już niedługo mecz przecież z Chorwacją tutaj też zacieramy sobie rączki, że my w tym spotkaniu, no powalczymy o dobry wynik. 8 września to spotkanie o godzinie 20.45. Także liczymy gorąco, że to będzie że to będzie piękny, piękny, piękny wieczór i że polska reprezentacja, no właśnie zaskoczy. Zaskoczy też Chorwatów. Nie będzie to łatwe spotkanie, natomiast Natomiast wierzę w pozytywny rezultat tego spotkania. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia piona.